Za 2 tygodnie wybory Rzecznika Praw Obywatelskich. W tej chwili jest tylko jedna społeczna kandydatka. To kluczowy moment na to, żeby społeczeństwo obywatelskie pokazało, jak bardzo zależy nam na tym, żeby politycy nas słuchali. Kandydatka została poparta przez 625 organizacji do dzisiaj, a przecież jeszcze zostały 2 tygodnie, oraz zgłoszona przez niektóre kluby parlamentarne, ale nie przez większość sejmową. Dlatego musimy przekonać większość do tego, żeby zagłosowała za tą kandydatką. Musimy powiedzieć większości sejmowej, że przecież to my, obywatele, zmobilizowaliśmy się na czas i że w tej chwili zignorowanie naszego głosu byłoby bardzo złym krokiem ze strony większości sejmowej. A czemu powinno nam zależeć? Wiem, że mówię do zwolenników sieci obywatelskiej Watchdog Polska, osób zainteresowanych jawnością. Jawność to jest jeden z tematów, który bardzo potrzebuje sojuszników, bo tak naprawdę bardziej potrzebujemy zmiany mentalności niż zmiany prawa. I o tym właśnie Zarząd Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska rozmawiał z kandydatką, o tym, jak wielki wpływ mają ważne polskie państwowe instytucje na to, żeby kształtować taką mentalność. Oczywiście rozmawialiśmy też o dokumencie wewnętrznym, o tym, jak RODO wpływa na realizację jawności. To też będą tematy, którymi będziemy się chcieli z kandydatką zajmować. Dlatego zachęcam Was, naszych zwolenników, do tego, żebyście napisali do posłów ze swojego okręgu. Zrobicie to bardzo prosto. Wchodzicie na stronę sejm.gov.pl. Tam jest zakładka posłowie, a jak w nią wejdziecie, po lewej stronie zobaczycie listy posłów według okręgu. Tam już wejdziecie do jakby takiego opisu każdego posła, gdzie znajdziecie dokładne informacje, jak się z nim skontaktować. Możecie też zadzwonić. Tak czy inaczej, zróbcie wszystko, żeby się udało. Dziękuję.